Obstawiam, że już po kilku minutach poszukiwań wyciskarki wolnoobrotowej w oczy wpadnie Ci oferta marki Cuvings. To producent, który słynie z modeli pionowych, a w tym materiale omówię dla Ciebie jego trzy ostatnie flagowce. Chodzi o Auto 10, Revo 830 oraz Evo 820+. Dokładnie przedstawię Ci największe wyróżniki każdego z tych sprzętów. Co ważne, wszystkie przetestowaliśmy w redakcji, a jeden z nich to wciąż moja prywatna wyciskarka wolnoobrotowa. Dla formalności dodam, że to materiał sponsorowany dla Cuvings, gdyż powstał we współpracy z tą marką. Tak jak jednak wspominałem, bardzo dobrze znam te sprzęty. Wyjawię Ci o nich same konkrety wynikające z praktycznego użytkowania. Nie ominę także pewnych mankamentów, które wychwyciłem. W efekcie dowiesz się, jaką wyciskarkę Cuvings wybrać. Dodam, że otrzymałem dla widzów Pro Rankingi specjalne rabaty, które znajdziesz wraz z linkami w podczepionym komentarzu. Odnośniki kierują do oficjalnego dystrybutora, który udziela 10-letniej gwarancji. A teraz przejdźmy do przeglądu trzech ostatnich flagowców Cuvings. Zaczynamy od najnowszego. Cuvings Auto 10. Z tym urządzeniem zapomnisz o skrupulatnym przekrajaniu składników. Wszystko za sprawą dużego pojemnika na całe owoce i warzywa. Osiąga aż 3 litry pojemności. Raz, że stanowi rzadki dodatek w tej kategorii, a dwa, że trudno znaleźć przestronniejszy pojemnik. Wrzucisz do niego co trzeba, włączysz sprzęt, a on zajmie się już resztą. Prościej być nie może. Ten element budowy ułatwi Ci użytkowanie także w innym aspekcie. Otóż nie przejmujesz się rotowaniem składników. Nie musisz się tego uczyć, a i tak efekty Cię zadowolą. Rzecz jasna, nadal wypada usunąć niejadalne skórki, np. pomarańczy, czy większe pestki, ale to normalka. Poza tym proces wyciskania uznasz za zautomatyzowany i po prostu łatwy. Nie obawiaj się spadku wydajności. Wciąż otrzymasz solidny procent soku, nie marnując składników. Auto 10 przekraja je podwójnym systemem ostrzy. Jedno znajduje się na dole pojemnika, a drugie stanowi górną część wałka ślimakowego. Ucieszy Cię widok zdrowego, smakowitego soku bez irytujących grudek czy fusów. Uznasz go pewnie za wystarczająco klarowny, co wcale nie stanowi standardu w wyciskarce wolnoobrotowej. Czas ciągłej pracy osiąga solidne 40 minut. Wystarczająco, aby przerobić masę owoców. Silnik bez szczotek nie zdenerwuje Cię hałasem. Nasze pomiary wskazały maksymalnie około 56 dB i to podczas wyciskania twardej marchwi. Jakość wykonania topowa, zresztą 10-letnia gwarancja nie bierze się znikąd. Wyciskarki Cuvings słyną z niezawodności, więc kupujesz raz, a dobrze. Bardzo spodobały mi się elementy ułatwiające czyszczenie. Nowość stanowi otwierany kanał wylotu pulpy. Nie musisz wygrzebywać z niego resztek, bo w prosty sposób otworzysz i oczyścisz go. Szczotka z uchwytem zapobiegnie z kolei długotrwałemu czyszczeniu sitka. Szybko Ci to pójdzie. Jakość wykonania to klasa sama w sobie. Od razu widać, że to wyciskarka z wysokiej ligi. Wykonano ją z porządnych, bo wytrzymałych materiałów. Całość celująco spasowano. Co ze słabymi stronami? Siłą rzeczy to masywny sprzęt. Zyskuje na stabilności, lecz zajmuje sporo miejsca, które musisz znaleźć. Dziwi mnie także, że producent nie dołożył do tego modelu dodatkowych sitek. Szkoda, że trzeba je dokupić osobno. Wtedy zrobisz chociażby smoothie czy domowe lody. Pomijając te niuanse, to znakomita wyciskarka wolnoobrotowa. Dostała od nas maksymalną notę po przeprowadzonym teście. Pełną recenzję znajdziesz na kanale, jak i portalu prorankingi.pl. Co do rabatu, w chwili tworzenia tego filmiku wynosi 100 zł. Skutkuje to ceną na poziomie 2890 zł. Link z obniżką ceny znajduje się w podczepionym komentarzu. Cuvings Revo 830. Ta wyciskarka Cuvings już przed Auto 10 wprowadziła element tnący na wałku. O ile nie ma tu wielkiego pojemnika na składniki, tak natkniesz się na dodatkowy wlot. Idealnie nadaje się na przykład do marchwi czy łodyg selera naciowego. Ten główny ma natomiast prawie 9 cm średnicy, zatem wrzucanie niektórych owoców w całości też wchodzi tu w grę. Revo 830 przekonuje swoją uniwersalnością. Testowałem ten model na masie przeróżnych składników. Wyniki zawsze zadowalały. To dobra wyciskarka nie tylko do cytrusów, ale i buraków, drobnopestkowców, zieleniny czy imbiru. Trudno ją czymś zapchać, aczkolwiek zawsze lepiej rotować typem i twardością produktów. Silnik przypomina ten z Auto 10. Osiąga taki sam czas pracy. Chcąc zrobić więcej naturalnego soku, powyciskasz jego składniki nawet przez 40 minut bez robienia przerw. Głośność nieznaczna, zatem nie zdenerwujesz innych domowników. Zachwycą Cię aksamitne soki bez grudek, szczególnie, że wykorzystasz do cna ulubione owoce i warzywa. To jedna z najwydajniejszych wyciskarek, jakie możesz teraz nabyć. W zestawie nie zabrakło pojemników na sok oraz pulpę. Co więcej, dostaniesz do dyspozycji sitko koktajlowe oraz przystawkę
deserową. Zrobisz chociażby gęsty, kubusiowy sok z marchwi bądź lody zmrożonych owoców. Zyskasz szerokie zastosowanie, nie ponosząc dodatkowych kosztów. Co ciekawe, Polska stanowi w tym wyjątek, gdyż w wielu innych krajach konsumenci nie dostają na wyposażeniu wspomnianych dodatków. Zasługa oficjalnego dystrybutora, który postarał się dla nas. A skoro o nim mowa, w komentarzu pod filmem podałem odnośnik, który wiąże się z fajnym bonusem. Kupując z niego Kubing Serevo 830, otrzymasz wypasiony zestaw szklanek Krosno. Dodam, że ceny tej wyciskarki oscylują zwykle wokół 2750 zł. Kuwings Evo 820+. Moja prywatna wyciskarka wolnoobrotowa. Tak mi się spodobała, że kupiłem ją od razu po przeprowadzonym teście. Posiadam ją od wielu lat i nigdy mnie nie zawiodła. Tylko raz miałem sytuację, gdy musiałem użyć biegu wstecznego, aby odblokować wałek. Wystarczyło zatem nacisnąć przycisk i tyle. Poza tym zero najmniejszych komplikacji. Poziom wydajności bardzo podobny do poprzedników, bo w zasadzie już od tego modelu trudno tu było coś poprawić. Wydobędziesz sporo gładkiego soku bez fusów z różnych składników. Osobiście najczęściej piję sok z jabłek bądź marchwi. Często używam też cytrusów, a raz na jakiś czas popijam zielone soki, np. z jarmużu czy szpinaku. Pod wieloma względami to bezproblemowa wyciskarka pionowa. Czas ciągłej pracy to formalnie 30 minut, lecz nieraz go przekraczałem. Nigdy nie zauważyłem, aby korpus wydał się podejrzanie nagrzany. Nie wyczułem też wtedy zapachu spalenizny. Tego modelu również dotyczy 10-letnia gwarancja, a do jakości wykonania nie można się przyczepić. Wyróżnik stanowi obudowa imitująca skórę. Nowsze modele oferują gładsze tworzywo. Też sprawia dobre wrażenie, ale jednak korpus w Evo 820+ jest jedyny w swoim rodzaju. Z takich niuansów bardziej podobają mi się też pojemniki na sok i pulpę. Mają bowiem niewielkie dzióbki ułatwiające precyzyjne nalewanie soku do szklanki. Trochę się dziwię, że Kuwings uprościł te elementy w kolejnych flagowcach. Tak jak w Revo 830, tak i tutaj od razu dostaniesz sitko do gęstych koktajli oraz sito do sorbetów czy lodów. Miło, gdyż to wyraźnie tańsza wyciskarka od poprzedników. Wraz z 10% rabatem, który dostałem dla widzów, kosztuje 2150 zł. Link tradycyjnie w komentarzu pod filmem. Skoro przybliżyłem Ci te trzy dobrze oceniane urządzenia, przejdźmy do wniosków. Na początku całkowicie szczera opinia. Każda z tych wyciskarek to super wybór, poważnie. Mam duże porównanie z produktami innych marek i ofertę Kuwings oceniam najlepiej. Panuje tu równy poziom pod względem wysokiej wydajności, świetnego wykonania i długich, bo 10-letnich gwarancji. Jakiś model trzeba jednak wybrać. Jeżeli nie idziesz na kompromisy, zamów Auto 10. Ten sprzęt wprowadził najwięcej, najbardziej znaczących nowinek. Przede wszystkim zachwyca pojemnikiem na składniki. Eliminuje to potrzebę przekrajania produktów i rotowania ich typem. To najprostsza w obsłudze wyciskarka, jaką znam, a poznałem ich wiele. Wrzuca składniki, które wystarczą nawet na 3 szklanki soku, idziesz zająć się czymś innym, a po chwili twój sok jest już gotowy. Jakby tego było mało, czyszczenie nie zabierze ci dużo czasu. Otwierany kanał pulpy to genialna sprawa. Szczotka do sitka także upraszcza usuwanie resztek. Revo 830 kosztuje niewiele mniej od Auto 10, ale za to zapewni ci dodatkowe sitka do smoothie i deserów. Oczekując wielozadaniowości bez potrzeby dokupywania akcesoriów, wybierz ją. Zresztą i tutaj pojawiały się pewne akcenty automatyzacji wyciskania. Chodzi mi o dodatkowy wlot na wąskie, lecz długie składniki oraz o element tnący na wałku. Świetna opcja m.in. dla osób pijących soki z selera naciowego. Co z Evo 820+, mimo upływu lat to najlepsza wyciskarka wolnoobrotowa w okolicach 2000 zł. Potwierdza to zresztą ogrom pozytywnych opinii. Pokonuje wielu nowszych konkurentów. Idealnie dopełnia trio, ponieważ stanowi alternatywę dla osób, które chcą nieco zaoszczędzić. Zwłaszcza, że zawiera dodatkowe sitka w zestawie. No i te szczegóły, które wciąż mnie zachwycają. Mam na myśli oryginalną obudowę korpusu oraz praktyczne pojemniki na sok i pulpę. To jedno z najlepszych urządzeń małego AGD do kuchni, które sobie sprawi. Pamiętaj o linkach zakupowych z podpiętego komentarza. Uwzględniają rabaty lub bonusy do omówionych wyciskarek. Daj również znać, która z wyciskarek Kuwings najbardziej Ci się podoba. Oczywiście w razie dodatkowych pytań służę pomocą. Jeżeli materiał Ci się spodobał, zostaw lajka i suba. Na kanale regularnie pojawiają się nowe testy, rankingi oraz poradniki.